Zbyszek, meczem w Poznaniu, można powiedzieć, wracasz na stare śmieci. Dwukrotnie występowałeś w Warcie. Okazuje się, że lubisz strzelać poznaniakom gole. No tak się złożyło, że i Warcie Poznań, i Lechowi grając w Gdyni udało mi się strzelić bramki. Wiadomo, że no nie patrzę się na przeciwnika. Każdy mecz jest dla mnie ważny. No w tej rundzie akurat no, pechowo ją rozpocząłem, bo z kontuzją już ciągnie się ta kontuzja od kilku kolejek. Nie udało mi się też jeszcze strzelić bramki w niektórych dogodnych sytuacjach, więc na pewno będę chciał zrobić wszystko, żeby w Poznaniu na Warcie strzelić pierwszego gola. No dajmy nadzieję, że zwycięskiego. Jak sam mówisz, jesteś gotowy do gry, czyli ze zdrowiem już wszystko się poukładało. No dokładnie. Od praktycznie 4 tygodni z przerwami gdzieś tam się borykam z kontuzją barku i na dzień dzisiejszy wygląda to wszystko w porządku. Od wtorku trenuję na pełnych obrotach, więc mam nadzieję, że odpukać nic się nie stanie i ze zdrowiem będzie nadal w porządku. Patrząc na aktualną tabelę pierwszej ligi, wynika z niej, że Warta nie ma już szans na utrzymanie się w pierwszej lidze, ale może być zgoła inaczej, bo może to być mecz ostatniej szansy. No dokładnie. Patrząc na to, co się dzieje w Ekstraklasie z licencją Polonii Warszawa, no to w zależności od decyzji PZPN-u możliwe będzie, że drużyna, która zajmuje pierwsze miejsce w grupie spadkowej, może utrzymać się, więc na pewno to będzie dla nich bardzo ważny mecz, no ale my nie patrzymy na to, my chcemy zagrać jak najlepsze spotkanie, przywieźć do Legnicy 3 punkty z tego też względu, że mieliśmy założenia z prezesem i tutaj w szatni z trenerami, że musimy osiągnąć jakieś miejsce w tabeli i postaramy się to zrobić. W rundzie jesiennej wysoko pokonaliśmy w Legnicy Warce i ty byłeś jednym ze strzelców. Czy teraz będzie podobnie? No miejmy nadzieję, że to się tak się stanie i na pewno liczę na to, że uda mi się strzelić bramkę, bo to jest dla mnie w tej chwili najważniejsze.